Hej, cześć, witajcie w grze The Long Dark w trybie przetrwania w wyzwaniu kartografa. I ostatnio tutaj spędziłam sobie noc w tej jaskini. Także jem tutaj śniadanko. Weźmiemy sobie śpiwór i węgiel. Ile się tam nam uzbierało? 11, superowo. Bardzo dobrze. Chyba opłacało się zbierać te patyki. Także, czy ja mam zaznaczoną tą jaskinię? No nie miałam, dobra. Okej. Okay. Jeszcze mamy 10 węgielków. Jak widzicie, mamy już początek dnia. Odpowiedni czas, żeby coś zrobić. To jeszcze poszperam, bo chciałam dzisiaj iść na linę, ale coś tu jakby jeszcze było. A może tylko takie. Chyba nie. O, tu jest jakieś przejście. To muszę zbierać znowu patyki. Ale nie ma nazwy. Jakieś takie niebezpieczne zwierzęta można spotkać? W sumie mogę narysować. Okej, okay, no to te tereny już tutaj latałam. Chyba nic tam więcej nie ma. To idę w górę. Zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi. Mam nadzieję, że jakieś fajne miejsce. No tak, ten jeleń tam leży. Dobra, to za chwilę napiję się kawy, bo tutaj będę wychodzić w górę. W sumie mogłam więcej tutaj tego jelenia zabrać. Zawsze to by było coś do jedzenia. Bo jak na razie widzicie, jestem pojedzona, ale... Może obkroję tutaj 16 minut, to tak za wiele dnia mi nie zabierze, ale już będzie coś do jedzenia. Może jeden sobie zostawię. W sumie mogłabym jelita zabrać. Tam jakieś wilki słyszę. Zanieść tu szybko do jaskini. Zostawimy. Gdzieś tutaj była jaskinia, ja to szybko odniosę. No tam, gdzie te krzaki są. I już będzie mi się tutaj suszyć. I gdybym schodziła w dół tędy, nie wiem jak tam będzie i gdzie to w ogóle się dostanę tam. To jakbym wracała tędy, to już bym mogła sobie naprawić moje spodnie. Jak wiecie, tu nie mamy żadnych zasobów do naprawy. Także trzeba zbierać trochę. A, dobra. Nie wiem, jak też zostanie. Jak już tutaj leży. Troszkę się napiły. Dobra. Resztę tu. Kawą. Niby miałam zabrać to mięso, ale... A dobra, jak już tam porzuciłam, niech będzie, ale brodaczkę to sobie zabiorę, bo już nie mamy tego... tych flaszek na odkażanie ran. Lepiej mieć coś tutaj za nadrzu. Aby temu przeciwdziałać. Ej, panie króliczku! O, tam pióra mogły być jeszcze jakieś. Dobra, ale ja tutaj w końcu moje plany chcę zrealizować. I z
ciąć się tutaj w górę. Kawa w dłoń, Will. Okej, wychodzimy. Coś zimno się zrobiło. Okej, też mi ciężko tu idzie. Ta lina jest dość długa. Ale bardzo się zmęczę tam. Ale ja mam chyba placki. Dobra, to... Dobra, wyjdę na ten przedostatni występ. Dasz radę, dasz radę. Bo do samej góry, no już... Może być ciężko właśnie. Wiecie, ja tu w ogóle dam radę wyjść. No proszę, tu mamy węgiel. Tak, gdzie tam Will? Chcesz tutaj zginąć? Ale mam tutaj... Troszkę cię będzie boleć głowa, ale to nic. Możemy wychodzić. Damy, że damy radę, tylko ta mgła tutaj... Nie, myślałam, że mgła jest, ale... Jesteśmy. No niezła ta lina. Nie można iść spać. To wszystko na dzisiaj. To chyba ten jeleń tam. Dobra, wkraczamy na nieznane tereny, Will. Ja tu znajdę. Być może kiedyś tu byłam, ale ja już nie pamiętam za bardzo. Bo są takie... dość podobne, że tak powiem. One się różnią, bardzo się różnią, ale... Dla mnie to wszystko jednakowo jak na razie jest. Nie wiem, gdzie jestem. Tak sobie chodzę, znaczę. Mam nadzieję, że się uda. Kurde, jakieś krzaki są. Jakieś sekretne przejście. Dobra, tu mam taki podwójny most, to pamiętać. O, może wodospad jest do znaczenia. Tam też jest. Muszę to zobaczyć. Tam coś musi być. Może przejść się gdzieś dalej. Okej, zablokowane. To teraz tutaj naprawimy sytuację. Zabrało połowę. O, ale fajna miejscówka, jak tu jest ładnie. Ej, tu możemy zamieszkać. Dlaczego tu nie ma domka? Ja chcę tu domek mieć. O. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Wow. I prysznic jest. No to muszę to zaznaczyć. Bardzo fajne miejsce. Bardzo ładnie tutaj. Okej, ale chyba... Nic nie ma. Czy ja mogę tutaj... Wow, jakieś wilki tu są. Okej, to jest tylko truchło, dobra. A tu? Jest jakieś przejście, ale... Gdzieś można tam zejść. Ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Dobra, może tak... Do obrony coś. No, tu jest jakaś fajna jaskinia. Niezłe to miejsce jest, bardzo fajne. Oj, tu jest pewnie lodowa, tak? Wygląda tak na niebiesko to. Co tu może być, ale sprawdzę. O, widzicie. Mogę przejść tutaj tymi jaskiniami jakoś, ale... Po co? Po co ja tu sobie obchodzę i zwiedzam bardzo fajne tereny. Dobra, czyli to jest już trzecie wyjście z jaskini lodowej. To może tu byłam kiedyś. Ale nie pamiętam takiego miejsca. Bardzo ładne. Ja już mówiłam to, ale naprawdę ładne.
Nigdzie indziej nie spotkałam takiego. Okej. Tak, tu badam te rzeki. Sprawdzam, czy coś tu sobie żyje. O, może bym powędkowała coś. O, znowu zatarasowane przejście, ale to nic, to jest właśnie dobre, bo ja sobie tutaj porąbię i mam pełno drewna. To nie wiem, może tędy zobaczę, co tam jest z przodu. Żeby tutaj mi przeszkodzili tymi krzakami. Dobra, muszę ich pozbyć. Okej, mamy przejście. Okej, czyli tam jest wodospad? Tak, wodospad tam jest. Chyba tutaj mogę przejść. I'm getting weaker. Okej. Ja może byłam... Czekajcie. Czy tam u dołu nie było wejścia do tej lodowej jaskini? I nie szłam tędy tą rzeką. Zaznaczmy to. Być może tu... Jakie tu weszłam? Tu się dało chyba normalnie przejść. Tu była jaskinia. No tak, ja... Nie, to ja jestem po drugiej stronie. Gdzieś tam powinna być ta lodowa jaskinia, dobra. Idziemy dalej. Tu widzę dalej ścieżka, prowadzi gdzieś. Sprawdzimy, co tu ukrywają ciekawego. Być może zajdziemy gdzieś jeszcze dalej. Chociaż ja chciałam iść tam jeszcze pamiętać, że tam przed tym wodospadem fajnym była jeszcze jakaś ścieżka w drugą stronę. Ja wybrałam tą, także dzisiaj tu zwiedzamy. To była lodowa jaskinia, to mogę w niej najwyżej przenocować, jak będzie źle. Że troszkę drewna, ale pozbieram, bo trzeba tutaj palić, żeby mieć na węgiel. Ale możesz, możesz, Will. Gdzie coś jest? To co, skóra? Jakaś na was grana wiadomość, no. Nie to miejsce na ukrycie. Ukryłem to w znanym ci miejscu. Może ci się tam przyda. Może, może, nie wiem. Czy jakieś jaskini z królikami? Nie wiem, nie wiem jak się na ten teren dostać, bo może to jest wyżej, niżej, nie wiem. Ale skórę wezmę. Przyda się. No to taka ciekawostka tu tylko była. Myślałam, że może to jest to miejsce z tą sakwą, ale jednak nie. Jest po drugiej stronie. Aha. Tam gdzie dym, tam jest sakwa. Okej, pięknie. Ja tu gdzieś były... O, ja tutaj byłam. Tu patrzyłam na tą dolinę. To jest w dolinie gdzieś. Aha, czyli tu pewnie wychodzę tą rzeką na te tereny. Tu pewnie mogę przejść jakoś, nie wiem. No dobra. Zwiedzamy dalej, muszę... Tylko nie spać, jakieś skarpy tu. Tam chyba nie da się przejść. Powalnie mnie tutaj wiatr. Dobra. Położę się wrócić tam do tego wodospadu fajnego. Kręcić w drugą stronę. Albo przenocować. Zobaczymy jak to tam będzie. To troszkę się wlekę, ale jest najgorzej.
Zawsze to może być jeszcze śnieżyca. Musimy być bardzo ranni. Właśnie, zapomniałam swoje strzały znaleźć gdzieś tam na jeziorze jest. A byłam tam przy tym ciele. A to nic. Chociaż tutaj morza nie ma, to strzały są cenne. Okej, okay, ten wodospad, który to jest? Tutaj widzicie, już pootwierałam sobie ścieżki. On powinien być już zaznaczony. O dobra, gdzieś tutaj górne partie zwiedzam. To mam opcję. Mogę sobie tutaj powędkować, spędzić sobie spokojnie czas. A w sumie chyba tak zrobię. Nie chce mi się wlec tak powoli. Mam jakąś przynętę. Może zadziała z tym żołędziem. Tu było jakiś lód tutaj był, tylko nie wiem, czy można w tym miejscu coś złowić, bo nie zawsze we wszystkich miejscach jest to możliwe. Trzeba znaleźć odpowiedni lód. Dość głęboki, ale wygląda, że tutaj mogłoby coś być. Bo ja sobie tam bliżej tak dojdę. Połowimy jakieś ryby, pouczymy się, Will. Powędkowanie to tam jak zwykle najniższe mamy. Przeważnie jak gram, to wędkowanie to jest ostatnie, co robię. Chociaż teraz, jak dodali tam różne takie nowe rzeczy, to może co więcej, nie wiem, można połowić. Na pewno jak się zrobi ten taki zestaw, to ciekawe, czy uczymy się wtedy wędkowania. Dobra, sprawdzimy tutaj. Okej, nie zaświeca się to, znaczy, że się nie da. Czy moje plany poszły? Okej, no właśnie, tu nie ma odpowiedniego lodu. Ja jeszcze nie poznaję, który to ma być. Może tutaj taki bardziej ciemny. Też nie. Może nic z mojego wędkowania. Ja tylko patrzę, czy się zmienia na taki bardzo głęboki niebieski ten kolor. Wtedy można, ale nie do dalej. Tutaj? Nie. To chyba moje plany nie mogą zostać zrealizowane. Nie. Nie mogę tutaj. Dlaczego? Ja bym chciała powędkować tutaj. Bardzo fajne miejsce. Jedynie można się kąpać w zimnej wodzie. Willowi raczej by się to nie spodobało. Okej, wychodź tutaj. Nie możesz? Dlaczego nie możesz? Mnie ciekawi, co tam dalej jest. Ale dobra. Chodźmy się przespać. Rano wstaniemy. Będziemy zwiedzać szybciej. No tutaj ta lina mnie wykończyła. Ciekawe, czy będzie tu jakiś wilk. Może dla bezpieczeństwa zapalę pochodnie. Mogę też tutaj coś pozwiedzać. Ale nie chcę przechodzić za bardzo do innych terenów. Może zostanę sobie tutaj gdzieś. Znaczy ja mam dużo drewna. Chcę sobie narobić najwyżej. Mam sporo drewna. To mogę narobić tutaj. Pełno węgla. Okej, okay. Nie. Uch, to żyło, tak?
od pochodni zapal. Mogę zrobić nieco kawę. Kawę zrób, Will, to już możesz gasić. Nie, odłóż. Chcę dołożyć do ognia. O, sporo tego. Patrz, to tylko patyki zbierałam. No nie, no nie zbierałam. Ale to jest właśnie z... krzaczków tam. Tutaj kawa gotowa, odnowiliśmy zasoby. No, mogę trochę tej wody użyć, żeby sobie zagotować. Ale czy ja chcę owsiankę? No mam tutaj kawałek mięsa na rano, myślę. Wystarczy. Herbaty nie trzeba. I też nie. To myślę, zrobię tylko wody. Będzie 2 litry. Będziemy jutro chodzić gdzieś tam. Mogę tutaj śpiwór? Mogę. Dobra, 2 godziny pospać. Nie zapomnieć o wodzie. Podłożę tutaj, żeby mieć więcej tego węgla. Okej, idę spać. Myślę, że z samego rana wstaniemy. Mogę 10 godzin pospać. Będzie ciemno, ale to nic. Okej, nic mi tu nie zaatakowało. No, jeszcze jest trochę wcześnie, żeby wychodzić. Możemy zjeść nasze mięsko. No tak, troszkę tylko tego było? Wydawało mi się, że spory kawałek tam jest. No. To możemy też to zjeść. Coś mogłabym jeszcze ponaprawiać, albo bandaż zrobić na przykład. Czy to myślę jest dobra liczba? Opatrunek z brotaczki. Zobaczmy. Nie mam jakąś flaszkę, nie mam żadnej, czyli mogę sobie też zrobić. I już będzie. No one są ciężejsze, ale wiadomo, od razu można użyć. Ile one tam ważą? 10, tak. Dobra, to zrobię jeszcze raz. Aby mi się dzisiaj nie przydały już. Tych butelek nie ma, to... A, i tych wstrzykiwaczy też nie ma, no tak. Mówię, co tak mało tutaj tego wszystkiego? Co jeszcze mogę zrobić? Ponaprawiać coś? No moje noże i tutaj siekierki są już na wyczerpaniu trochę. Ja nie mam jak ich naostrzyć. No w sumie mogłabym znowu zrobić sobie tą ocieplaną bazę, ale... A może nie. No będę to niszczyć. Tu można w każdym miejscu bardzo fajnie można sobie zrobić wszędzie. To super. Myślałam, że właśnie potrzeba stół do tego, ale nie. Także bardzo szybko można to zrobić. Dobra. Nie ma za bardzo. A, buty mogę naprawić, ale chyba jest za ciemno, nie? No właśnie, mogłam to zrobić wieczorem. O. Dobra, prześpię się jeszcze godzinkę. Naprawię buty i możemy iść. Myślę, że teraz będzie coś widać.
Te twoje buty są. Okej. Okay. Wetnij jeszcze tutaj jakieś naleśniki może. Pojedliśmy. Napić się też tam możemy, będzie lżej. Dobra. To mój śpiwór. Może oświecę, żeby było lepiej widać. Wszystko zabrane. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy zwiedzać tutaj tereny. Jaskinie nie musimy znaczyć. Może być tam coś ciekawego, ale... O, proszę bardzo, jak pięknie. Piękny dzień. Dobra, to będę mogła tutaj sobie zbadać. Znowu zbierać patyki. Codziennie idziemy zbierać patyki. Żeby mieć na opał. Na węgle. Zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Widzę, że spory teren chyba tu będzie. Albo może też jakaś skarpa, nic nie wiadomo. Ale jest ładnie. Trochę zimno i to bardzo. A teraz już nie. Jak jest osłonięta, to jest tak w miarę okej, okay, ale wieje wiatr tam prosto w twarz, to tak trochę mniej. O, tutaj jakaś jest wnęka. Tak. To taka wnęka i jakiś wodospad. Znowu jakaś rzeka. Tam niezłe przejście. Tak w jakieś osłonięte miejsce stanąć może. Tu. Tu. Rysuję. To jakaś taka... To jest rzeka z trzema wodospadami i tam prowadzi to dalej, dobra. To ja muszę iść tak trochę naokoło, nie z tej strony, z drugiej. Okej, okay, dobra. Już myślałam, że tutaj nie ma przejścia, ale jest. Broń już w ręce. Przeładuj. Idziemy zwiedzać niezbadane tereny. Wydawało mi się, że jakby coś tutaj szło. Od takie górki to trzeba się pilnować. No nie powiem, rozległy teren. W sumie coś tu jest do zaznaczenia. Być może. Okej, okay, może. Okej, okay. O, tu jest łoś. Jest gdzieś łoś. Ale tych wodospadów tutaj jest. Trzeba uważać. Bo zdecydowanie to nie chcę mieć połamanych żeber. Idziemy tam pod te wodospady. Muszę też zbierać żołędzie, ale nie mam młotka, no. Okej, czy tu też jest taka... Wodospad awantur. Nie, chyba tam nic nie ma za nim. Które mogą coś tutaj ukrywać. Ale chyba nie mają niczego ciekawego. Okej. Okay. Can't feel my feet. Biały, troszkę wyszłam za wcześnie, ale... Nie, nie ma tu nic. Dobra, idę, bo jeszcze zmoknę. Niepotrzebne mi to. Tam też jest skała, dobra. Wyciągnę broń. Nic nie wiadomo, gdzie tu się kryje. Pan łoś. Jakąś zasadkę na nas szykuje.
Trzeba się mieć na baczności. Bardzo ładne te tereny są, ale skomplikowane dość. Ja nie wiem, gdzie jestem, jak mam wrócić w ogóle. Kolejny wodospad. Chyba też nie ma przejścia. Jeszcze zerknę, bo coś było jakby. Może nie. Idziemy dalej. No czy nie widziałam takiego miejsca tam gdzieś? Przejdźmy tym. Wychodź, wychodź, wychodź na to, nie spadnij. Nie spadnij z tego. Okej, jestem. No tak. Dawno nie było mi zimno. Spokojnie, Will. Mogłabym tu jakąś herbatkę sobie zrobić. Ale jeszcze zbadam to miejsce. A mogę iść do góry? Może? O, tu jest jakaś lina. Zejść się w dół. Ciekawa sprawa, gdzie mnie to poprowadzi. Ale czy ja chcę iść teraz w dół? Myślę, że chcę tu jeszcze popadać. Tam ciekawego jest na dole. Może wychodziłam tutaj? Ja nie wychodziłam tędy? Jakieś kółko zrobiłam? No tak, zrobiłam kółko, bo tu jest... Tak, tędy przyszłam. To ja muszę gdzieś tutaj w górę jeszcze wyjść, dobra. To nie tędy. Jakoś tam poszukać w górę możliwości przejścia między tymi wodospadami. I jeszcze coś. Wygląda, jakbym przechodziła i tu jest to miejsce z tym takim fajnym wodospadem, tak? Dobra. Może to biorę. O. Tu już widzę połówkę wykarczowana, to znaczy, że byłam. No to ja poszłam w tamtą stronę i obeszłam tam jakoś. A ten wodospad tu? Nie muszę tu wchodzić na ten śnieg. Mamuci? Mańka. Okej. Niech będzie. Pełno wodospadów tutaj. Okej, ale wygląda, że można się tu jeszcze jakoś dostać w górę. Tak wiem, mogłabym się napić herbaty. Ciekawe, ile jest stopni. Minus 4. A jakbym miała ten ocieplacz i pochodnie w rękach, to by mi nie było by zimno. Podobno pochodnia daje 2 stopnie. Tamto daje też 2. Albo ja bym miała takie nauszniki. Dobra, ja nie widzę żadnego przejścia, żeby się dało. Łosia też nie. Nie ma pana łosia. W sumie może dobrze dla mnie. Nie skończy się to za tą tragedią. Okej, tu ja pochodziłam trochę. A może przejdę tędy, co? Okej, fajnie nad wodospadem. Fajne takie. I płyną tam kolejne. Cały czas chyba tutaj płynie ta spokojna rzeka. Okej, tutaj znowu mam. To tylko jeleń.
Ale łoś tam też może się kręcić. Nie wiem, jelenie raczej się nie płoszą na widok łosi. To nie? Może zerknę, żeby mnie tu nie zaskoczyło. O! Jezioro z monolitem. Nie pamiętam, żebym była kiedykolwiek w tym miejscu, naprawdę. Okej, mamy jakiś monolit. Można uznać, że narysuję tego, to miejsce. Mogłam w sumie z góry więcej by to mi odkryło. Okej, tu jeszcze spore tereny widzę do odkrycia. Dobra, bo zatrzymię się gdzieś. Kiedy się tu zatrzymać? Bo na razie mamy dzień bardzo ładny i jak najbardziej tutaj sobie odsłaniać. Bo boję się, że gdy rozpalę ognisko, to się pogoda wypsuje. Tam jakaś jaskinia jest to. Może znowu wejście do lodowej jaskini. O, i łopiany. I tam na górce też. Wow. Same wodospady tu są. Dobra. To też zaznaczę. Dobra, może zaczekam, zrobię sobie tutaj coś. Jaskinia nad jeziorem. Buty, latarka. Sporo tych miejsc. Dobra, będzie na szmatki. Okej, przyda się też. Dziękuję za szmaty. Okej, mamy tutaj piórko i wilka na obiad. Jakieś węgielki. Super. No tutaj chodzenie po tym miejscu. O, no w sumie wszędzie tutaj drewna. Można znaleźć patyków pełno. Dobra, może wejdę tak głębiej. Tu jest cieplej, to narysuję. Okej, wodospad i jaskinie zaznaczyło. Mogę się zatrzymać tutaj na obiadek. Bo widzę, te tereny są dość obszerne. Super, mamy. Tylko tyle? Taki skromny ten obiad. Trzeba będzie tam zapolować. Albo znaleźć jakiegoś niedźwiedzia i placek sobie zrobić. Z wodą. No, na razie nie mamy problemów. Z wodą. Dobra, 19 minut to prawie tutaj górę oprawimy. Co? Możemy zjeść. Tylko rzucę tą skórę tutaj. Ja zabiorę. Dobra. Chciałam jeszcze zapolować tutaj na jakiegoś jelonka. Coś tu się kręciło w pobliżu. Można by sobie polować. Jeszcze kruki. Może na moją jaskinią? Panie jelonku, gdzie pan poszedł? Ja tu obiad chcę sobie zjeść. W sumie to mógłby być tutaj ten łoś. Też bym zjadła. Tam też może coś jeszcze się kryć. No i na wszystko. A czekajcie, czekajcie. Moje plany tutaj były, żeby sobie coś złowić. A tu przecież mam piękne jezioro. Idealne miejsce. O, teraz można. Może łomem, bo moja siekierka już trochę jest zniszczona. Połowię sobie rybki. O,
A, tam mi się to moje... A, to nic, mogłam trochę mniej ułożyć. Dobra, zanęty. A, może 3 godzinki. Tutaj możemy sobie to... jak mamy zrobione, to możemy położyć. Samo by się może złapało, ale nie mam jeszcze tego. Chyba potrzebny jest suwar sprzętowy, żeby to zrobić. Chyba nie mam szczęścia w ogóle, żadnej ryby. Nic się nie łapie na żołędzie. Miętusz! ale ciężki. Żyjąca na dnie ryba słodkowodna może osiągnąć imponujące rozmiary. Jaki miętusek. Fajnie. I co? Mam jeszcze, o! Mam jeszcze zanęty, dobra. A to położę ją. Próbuję złowić jeszcze coś. Tutaj coraz zimniej się robi. Okej, znowu ciepło. Dobra. Dzieje. To nic nowego. I... O nie! Ale mi się chce pić. I will. No dobra. Miętusek. O, ale ciężki. Od razu to czuć, jak Will chodzi. Sunsetting. Okay. It's gonna get a lot colder soon. Piękny wieczór. No jak ładnie tutaj jest. Może nie jest tutaj tak źle. Tak wiem, że mi tutaj wygasło, ale to nic. This pack is getting kinda heavy. No, trzeba te rybki usmażyć. Ciekawe, czy mogłabym tutaj sobie z lupy. No nie, żebym musiała tam bardzo oszczędzać, ale... Nie. Nie zawsze można. Tutaj się prześpię, żeby zapisać, to będzie wszystko w tym odcinku.